sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Sztab szkolny jest w stanie znaleźć odpowiedź na nie. Nie wchodzimy najlepiej i ze względów taktycznych i takich fizycznych. Ta agresja nie jest taka, jak być powinna od początku i koncentracja na egzekwowaniu założonego planu meczowego, czy to w obronie, czy w ataku, też nie jest najlepsza. Nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę trudno mi odpowiedzieć. Chciałoby się zagrać dwie połowy bardzo dobre. Przynajmniej na ten moment gramy jedną połowę naprawdę, można powiedzieć, wyśmienitą, a jedną taką sobie. I to na ten moment wystarcza na wygrywanie. Zawsze jest tak, że parę dobrych obron napędza atak i tak też się stało w ostatnim meczu z Treflem, czy meczu z Dąbrową Górniczą. Mieliśmy kilka łatwych punktów z kontrataku, potem otwarte trójki po właśnie też szybkim ataku, które było, tak jak wspomniałem, spowodowane dobrą obroną, przechwytem, zbiórką i szybkim podaniem. No, to można by policzyć, ciekawie jestem, ile już takich spotkań było, ale podejrzewam, że mocno ponad 20-30. No fajnie jest się konfrontować z nadal czołowym rozgrywającym, polskim rozgrywającym. Mam nadzieję, że to my będziemy górą. Kilka tych spotkań już było, tak jak wspomniałeś, i raz on wygrywał, raz ja. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Myślę, że oni po ostatniej porażce ze Śląskiem Wrocław u siebie też będą chcieli się mocno skupić. Zapowiada się pełna hala, fajne emocje, mecz telewizyjny, także mam nadzieję, że będzie spoko widać. Tak, zawsze jest. Zawsze jest dreszczyk, nie tylko dlatego, że Legia, ale że Warszawa, że moja rodzina może przyjść na trybuny i oglądać mnie. Niektórzy raz tylko w roku mają taką okazję, więc mam nadzieję, że tym razem się uda kupić bilety, bo wiem, że nie jest z tym łatwo, ale zawsze te powroty do Warszawy to taki dodatkowy dreszczyk takich pozytywnych emocji, fajnych emocji wywołujących, które wywołują dodatkową mobilizację niewątpliwie. Do tej pory pozytywnie wspominam Warszawę, więc mam nadzieję, że i po niedzielnym meczu będzie podobnie.